Torem brzusznym, tylko i wyłącznie przez przeponę. Czyli przepona podczas ruchu obniżania się, trochę oddychania, jak i w ogóle zobaczyć. Jeżeli kor działa prawidłowo, to nie ma problemu z tym, żeby odpowiedzieć na przykład mięsień poszczatkowy wielki. Bo to, co chcę Wam dzisiaj udowodnić, jeżeli kor nie działa mi prawidłowo, bo go nie odpalacie na 100%, na przykład na 100%, poszczadek też nie będzie mógł zapracować mi na 100%. Czyli jeżeli, moje drogie panie i panowie, w hip thrustach, w glute bridge'u, ktoś z Was minimum minnie wyciska 60 kg ze sztangą, no to wiecie, że ten core jest do wzmocnienia i nie odpalacie pośladka. Co trzeba zrobić? Nauczyć klienta w ogóle oddychać. Czyli tak, proszę klienta, żeby zaczął mi oddychać, ale torem brzusznym, tylko i wyłącznie przez przeponę. Czyli przepona podczas ruchu obniżania się, brzuch ma się zrobić duży, czyli robisz głęboki wdech, tempo najlepsze 3, 1, 6. 3 sekundy wdech, raz, dwa, trzy, pauza na sekundę, 6 sekund wydech. Uczmy po kolei naszego klienta powoli, wszystkich etapów. Czyli najpierw jest przepona, poprzeczny brzucha, mięśnie w namiętnicy i dopiero na końcu wielodzielne. Czyli ta ścieżka preaktywizacji mięśni core. Jeżeli widzimy, że nasz klient na przykład już złapał ten oddech, czyli jest głęboki wdech, brzuch do góry, wydech, brzuch na dół. Kolejnym etapem, takim fajnym bodźcowaniem będzie, żeby mój klient taką S-kę robił, czyli robi wdech, ale na wydechu aż do maksymalnego wydechu. Czemu? Też koaktywizacja. Jak zrobicie S-kę, zobaczycie, że tu boki z automatu tak się dopinają i brzuch chce się spiąć. Czujesz, że mocniej brzuch się dopina? I też 3, 1, 6. Kolejnym etapem, jeżeli widzę, że mój klient już ogarnął drugi etap, będzie, że robię ten głęboki wdech, S-ka na wydechu, ale jak już czuję, że tak brakuje mi powietrza, robię takie i wciągam brzuch. Czasem można rękę położyć u klienta, żeby był biofeedback. I teraz zostań na tym wciągniętym brzuchu i dalej oddychasz. O, bo jak sami poczujecie u klienta, między żebrem a kolcem i jak włoży tu palec, to zobaczcie, jak to się mi z automatu wszystko podopinało. Tu jest poprzeczny brzucha. Eseczka i zostań na tym brzuchu wciągniętym i dalej oddychasz, czyli brzuch wciągnięty, czyli zobaczcie, przepona uruchomiona, bo mi pracuje. Poprzeczny brzucha, wstępnie już napięty przez eskę i tu dodatkowo i teraz jest wciągnięcie brzucha. Ciągle sobie klient tak oddycha. Trzeci etap, czyli trzeci mięsień, jaki muszę uruchomić, mówimy klientowi, no mi odpal mięśnie kegla w pozycji jakiej, czyli wyobraź sobie, że ci się chce siuśku, na 20%, na 30% wstrzymaj mocz. I normalnie sobie daj oddychasz, brzuch wciągnięty, tu wszystko ładnie. O, jak mi się tu to pięło. Jak ktoś chce, niech może podejść i zobaczyć, jak tu jest wszystko z boku. Ale żart, chcecie? Zobaczcie, jaką kostkę na brzuchu mam, nie? Tu ale bardziej. Niesamowite. Dziwne, że panowie nie podeszli. I teraz jedną z ciekawszych metod, trzymaj mięśnie kegla też dopięte. No. Czy prosty brzucha ma mi się odpalić w korze? No nie, bo to nie jest. Dokładnie, czyli jak trochę deaktywować prosty brzucha. Wyobraźcie sobie, że tak jak Wam mówiłem, kokontrakcja. Jeżeli zbliżę brodę do mostka, od razu odpali mi się przednia ściana, prosty brzucha się dopnie. Na 20% wciśnij potylicę w ziemię. To od razu tu prosty brzucho odpuści, ale poprzeczny jeszcze bardziej mi się dopnie. Tak jak powiedziałem, nic nie ginie w naturze. Jeden mięsień przestaje działać, drugi od razu łapie impuls za niego jako stabilizację. I teraz powinnaś poczuć, że tu jeszcze bardziej się dopięło. Kolejny etap progresji, już czwarty klocek w dolina, nic nie muszę robić, bo lędźwie same mi doszły do ziemi. Czujesz, że sama nagle doszłaś do ziemi? A ja nie mówiłem na początku komenda, wciśnij lędźwie w ziemię. Bo ja wiem, że jak ja dobrze zrobię po kolei ścieżki, to mi to samo już opalnie i będzie gitara. Rozumiemy, o co chodzi? I teraz, dalej oddychasz.
na brzuchu, wszystko jest dopięte. Poprzeczny, przepona, poprzeczny brzucha, wielodzielny jest dopięty, mięśnie na miednicy są dopięte i dopiero teraz robisz głęboki wdech i na wydechu idziesz mi do glute bridge'a. I zobaczycie, czy mięsień prosto, hop, pauza. Chodź sobie, zobacz, czy prostownik grzbietu jest tak samo dopięty i tak sobie go pomacaj. Jest dużo luźniej. A tu wszystko się dopięło chamsko. Czyż wiecie, czemu zawsze w relacjach klikam brzoskwinkę i ogień? I teraz daj ten sam test obciążenia. Góra. Oddychasz sobie tak, jak było wszystko z kolem, bo kol jest teraz odpalony. Tak samo. Opieram się. Daję obciążenie. Hop. I sama poczuć, czy bardziej dopięłaś pośladek, moc, no to tu jest kamień pośladek. Czuję pośladek. Zdecydowanie bardziej. Pośladek się dopiął, lędźwie mniej, bo teraz 90% wykonuje mi poślad, tak jak właśnie ma być w reverse hip hinge, czyli wyproście biodra, a tylko stabilizacja odcinka lędźwiowego przez prostownik grzbietu niewielka. Tylko kor ma mi się odpalić, prostownik grzbietu ma mi odpoczywać, poślad ma iść.